Sceneria zmieniona, stanowisko pracy posprzątane. Nie oznacza to, że na waszym biurku nie ma być niczego. Pewne rzeczy są wręcz niezbędne, pomagają się skupić, pomagają nie szukać czegoś po omacku, gdy akurat potrzebujemy ołówka, linijki, zakreślenia czegoś, czy zachce nam się pić. Ale pamiętajcie podczas organizacji swojej pracy, że mniej znaczy zdecydowanie więcej. Im mniej rzeczy was rozprasza, tym łatwiej będzie wam zabrać się do pracy. Dotyczy to również niespełnionych obowiązków. Mama poprosiła cię, żebyś wyniósł śmieci. Nie chciało ci się tego zrobić rano. Jesteś w trakcie czytania ze zrozumieniem i nagle przypomina ci się, że mama pewnie zaraz wpadnie i zawoła: gdzie ten mój syn, gdzie ta moja córka? Mieli mi pomóc. Rozproszy cię to? Z całą pewnością tak. Aby tego uniknąć, wykonuj codzienne obowiązki pilnie, rzetelnie i w danym czasie, żeby potem podczas pracy nad lekcjami nic ci już nie rozpraszało. I pamiętaj, mniej znaczy więcej. Teraz chwila dla was. Zorganizujcie swoje biurka i do działa.